Po ostatniej mojej obronie pasa na Fight Exclusive Night miałem nadzieję, tak samo jak mój management, że dostaniemy szansę zawalczenia na Contender Series. Niestety w tym roku się to nie udało. Z tego co wiem, to powód był taki, że bardzo mało zawodników brali z Europy. Więcej zawodników kontraktowali z Brazylii, z Ameryki. W mojej kategorii tylko jedna osoba poszła z Europy do Contendera. Ale nic się nie dzieje. Dalej trenujemy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dostanę się tam już bezpośrednio. Także nie brakuje nam determinacji. Oczywiście, że jest w grze nadal temat UFC. Mam dopiero 23 lata, także jeszcze kupę lat kariery przede mną. A czy tylko sobie zamykam oczy na UFC? Tego jeszcze nie wiem. Teraz zawalczę na Fenie. Kończy mi się niedługo kontrakt i wtedy zobaczymy, jakie propozycje spłyną. Nawet jakbym się podpisał z jakąś organizacją inną na 2-3 lata, to nadal jestem młodym zawodnikiem i ten pik formy dopiero tak zawodnik w mojej kategorii osiąga gdzieś przy 30, przy 30 paru lat zawodnicy trafiają do UFC. Akurat MMA to bardzo ciężka droga, to jest taka droga wojownika i po drodze czeka zawsze nas wiele niepowodzeń. Ja mam taki plus, że zawsze jesteśmy we dwóch, ja z bratem, tak samo ja go wspieram, jak i on. No i po prostu brat mówił, żeby zbroić się w cierpliwość. On kiedyś miał też podobną sytuację. Nie miał warunków do trenowania, nie miał jakichś mocnych sponsorów, a czekał cierpliwie i dostał się do UFC. Wyprawa do Singapuru była świetna. Michał zwyciężył w pierwszej rundzie przez knockout. Został jeszcze nagrodzony bonusem. W ogóle całkiem inny świat w tym Singapurze. To, co nas tam zastało, no, było po prostu mega, mega widoki, mega klimat. Aż się chce jeździć w takie miejsce. Tak, te przygotowania miałem inne niż poprzednie, różniły się znacznie, ponieważ bardzo dużo jeździłem po różnych klubach, robiłem z różnymi zawodnikami, miałem też przyjemność uczestniczenia w kampie mojego brata do UFC. Ściągaliśmy też do siebie w nasze rodzinne strony dobrych zawodników. Mieszkali u nas, trenowaliśmy razem, także większość przygotowań po prostu spędzałem po różnych klubach, z różnymi zawodnikami trenowałem. Także mam nadzieję, że jeszcze ta forma będzie jeszcze wyższa niż ostatnio. Cały czas siedzę w tym sporcie. Rozwijamy z bratem nasz klub tam w rodzinnych stronach. Prowadzimy zajęcia, to może to się zmieniło, że mocniej postawiliśmy na swój team. Mamy grupę amatorską i mamy taką grupę zawodniczą. No co, uczymy ich jak walczyć, rozwijamy ich jako zawodników, pokazujemy im ten sport, z czym to się je. I bardzo wielu kolegów mam, co trenuje, jak zjeżdżam do siebie w rodzinne strony. Czy szacunek? Na pewno jakiś większy jest niż do zwykłej osoby. Zawsze gdzieś jak się pojedzie w obce miejsca, no to są zbijane piątki, zawsze ktoś coś tam zagada, także to jest miłe. Czasami gdzieś jeszcze, jak wcześniej się nachodziło na imprezy, to ktoś się zawsze znalazł, kto tam z bara ściągnął czy coś, ale teraz raczej omijamy już takie miejsca, no i ludzie też nas rozpoznają i raczej nie chcą się konfrontować tam z nami, nie? Zdarzyło się kiedyś, no jak staliśmy jeszcze na bramkach z bratem, to zdarzyła nam się właśnie awantura. To Michała bodajże chyba 5 czy 6 atakowało, oblecieli go jak chmara normalnie komarów i ja zobaczyłem i mieliśmy bójkę. No tak, to wiadomo, że do przodu pogoniliśmy cwaniaków. Kiedyś za mało lat, jak to właśnie robiłem z Michałem, no to była ogromna przepaść fizyczna, dominował mnie, a teraz te sparingi wyglądają naprawdę na tak, jakby dwóch równych zawodników ze sobą walczyło i to jest ten plus, że mogę się porównać na przykład do zawodnika UFC, jak wyglądam na jego tle i naprawdę te nasze sparingi to są zacięte i mimo to, że różnią nas kategorie wagowe, to całkiem dobrze wypadam na jego tle. Też na pewno wrzucimy z czasem jakiś filmik ze sparingu, bo tam nas fani prosili, w czym jestem lepszy. Na przykład Michał ma dobre cardio, ja jestem na przykład szybszy. Michał ma mocny cios, ja mam na przykład lepszy parter. No to takie są na przykład między nami różnice. No sami możecie nawet zobaczyć w walkach, jak to wygląda.
to za moją osobą zawsze coś tam jest związane. Co chwilę mnie ktoś tam albo zaczepi, albo ja kogoś zaczepię, jak ostatnio widzieliście może z Ardianem Bartosińskim. Tam głośnym echem się to odbiło. Wiadomo, że to zawsze jak jest zła krew, gdzieś ktoś, drugi rywal nas gdzieś tam zaczepił w jakiś sposób, no to wiadomo, że zawsze staram się odpowiedzieć, jak ktoś mnie tam zaczepił. Jak wcześniej miałem z Tomkiem Romanowskim spięcie, to tam już było mocno, bo tam sobie Tomek mi mocno ubliżał w wywiadach, ja też tam mu odpowiadałem, także to był mocny konflikt. No zawsze to jest fajnie, bo coś się dzieje. Te media żyją tym, wiadomo, że wszystko ma swoje granice i tam nie będziemy się jakoś obrzucać, no nie wiadomo czym, ale takie podgryzanie sobie, to mi się wydaje, że to jest dobre, bo to kibica zachęca do obejrzenia walki, nakręca jakieś dodatkowe emocje. No z tym Adrianem Bartosińskim, co wspominałem, to też mieliśmy spięcie, tam różne śmieszne grafiki sobie robiliśmy. To pierwszy raz w Polsce miało coś takiego miejsce i to się mocno kibicom spodobało. Ja pamiętam, po pierwszym wrzuconym twicie miałem 150 tysięcy wyświetleń pod pierwszym tweetem związanym z Adrianem i widać, że to nakręca zainteresowanie walką. Tak naprawdę to trenuję wszystkie płaszczyzny, i stójkę, i zapasy, i parter, wszystkiego robię porówno, ale myślę, że taki mój przełom będzie w przeciągu 2 lat, jak jeszcze nabiorę tej tężyzny fizycznej, cios się wzmocni i będą sypać się nokauty. Nie jest zmiana kategorii, ale z wiekiem zawsze zawodnik, tak od 23 lat w górę idzie mocno siłowo, rozwija się jako mężczyzna i tak jak obserwujemy właśnie tych zawodników, to po 25 latach zawodnik robi się już taki zahartowany, mocny fizycznie i myślę, że będzie tak też w moim przypadku. No moje plany na przyszłość są takie, żeby teraz wygrać walkę, oczywiście w jakiś spektakularny sposób, najlepiej by to było. No i co, jakie plany na przyszły rok? Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku stoczę jeden pojedynek. Jeśli uda mi się zwyciężyć, tak jak wspominałem, to mam nadzieję, że jeszcze w grudniu gdzieś mi się uda stoczyć walkę. No i przyszły rok kończy mi się kontrakt z Fenem. No i czekamy na propozycję i wybierzemy, co będzie dla nas najlepsze.